bywał mógł iść wtedy sobie w miarę prosto, nawet lepiej niż u nas. Mam już wstępnie przymierzony most, no ale niestety się nie uda.
from shining through. Yes? Idzie. Proszę. Tłumacz mu, żeby wiedział, co to chodzi. Ja sam za dużo nie wiem, bo ja... No ale już potrafiłeś włączyć, że też... No. O, zobacz, jak ładnie chodzi. A żarówka jest 24, jakbyś nie wiedział, Grzegorz. Bo tu jeszcze ona powinna się odpalać. Jedno idzie i drugie, nie? Co? No bo tam coś ci się obracało. Aha. O, to idzie też. Stół idzie od razu, nie? Cały. Postój. Jedynka, dwójka. Jedna czwarta, posuń mniejszy. Wolniej idzie. O, teraz w drugą stronę, nie? Bo jak pozwolisz, to tam nie zmienić. A i teraz samo tylko to idzie. O, ty już widzę, się to zorientowałeś. Tak. A jak to zabijemy, to nie potrzebne. Co? Aha, i teraz już ręczny idzie posłuch. Zrobiłem pierwszy przymiar tulejki. Chciałem, żeby była pod bokiem. Wtedy nawet wał by mi szedł z boku i przystawkę bym zrobił też na bok i by było ok. By wał mógł iść wtedy sobie w miarę prosto, nawet lepiej niż u nas. No ale niestety nie da rady, bo wtedy tu już nam dotyka, tam też. I by był słaby skręt osi. Wiadomo, można by coś tam po trochę podszlifować, ale to dużo się nie poprawi. Także musi zostać tulejka na środek jednak. A też zależało mi, żeby była z boku, bo wtedy by już był przód troszkę niżej. A tutaj walczymy z każdym centymetrem, bo Adrian chce, żeby był ciągnik w miarę prosto. Także niestety tulejka musi iść na środek i wtedy będzie wszystko git. Tak to odległość w sumie jest dobra. I jest wszystko git. Jeszcze jak tak przymocuję tulejkę, to zobaczę. Zobaczę, czy nam tutaj o miskę nie będzie wadzić to od wału, ale chyba nie. A jak jest most odwrotnie tutaj, to wał będzie szedł wyżej, także nawet to będzie fajniej. No ale trudno. Niestety. Trzeba dać na środek. I przymierzać dalej. Mam już wstępnie przymierzony most. Już ja mam tulejkę na środku. Ale niestety jeszcze raz będę to wszystko robił. Ponieważ teraz tak jak mam złapane, to jak chcę przekrzywić w tą stronę, to dotyka mi tutaj miski. A chciałem, żeby ciągnik nie był aż taki długi, tylko jak najkrótszy, bo wtedy jest troszkę lepszy skręt.
No ale niestety się nie uda, dlatego muszę obciąć i jakby przesunąć to wszystko do przodu, do tej, do końca tu, tą część do końca. I wtedy ładnie mi się to minie z tym, od miski i już będzie git.